Państwa witamy. Co widzicie, to jest plaża miejska w Kargowie, jest w tej chwili rewitalizowana. Jest to też dobre miejsce na postój. Nie znalazłem tu ubikacji, ale jest cała masa innych wygód. Jak widać, piasek ładny. Są zrobione wiaty, stoliki, kosze. No docelowo, z tego co wyczytałem, ma być tutaj też prąd i woda podciągnięte. Także trzymam kciuki za rozwój tej inwestycji. Ja poruszam się po rzece Obrzycy, tej, którą dwa odcinki temu pokazywałem podczas spływu po Odrze. No, spróbuję się przebić w tamte rejony, choć dzisiaj warunki nie do końca mają być sprzyjające. Także do zobaczenia na dalszych odcinkach trasy. Niespełna kilometr od plaży znajduje się pierwszy jas. Przy wysokim i średnim stanie wody możemy spływać go po prawej stronie. Jeżeli stan wody jest niski, brama zostaje zamknięta i wtedy musimy przenieść łódź. Tuż za jazem przepływamy pod mostem drogowym. Dzisiejszy odcinek jest dedykacją dla Magdy, która twierdzi, że jedyne co widać na moich filmach to niebo i wodę. Tym razem będą jazy, będą mosty, a przede wszystkim dużo zielska, chaboloków, siubarów i wszystkich innych atrakcji. Jeśli chodzi o pogodę, to jest ciepło i słonecznie, ale żeglugę utrudnia wiatr 4 do 5 w skali Beauforta z kierunku zachodniego, czyli dokładnie w przeciwnym kierunku niż płynę. Taki wiatr utrudnia mi również nagrywanie komentarzy. Przeskakujemy następny kilometr do mostu kolejowego. Jest to nieczynna linia na odcinku Sulechów-Wolsztyn. A tuż za mostem znajduje się przeszkoda w postaci drzewa przewróconego przez boby. Znów skok o kilometr, tym razem most drogowy w okolicach miejscowości Chwalim. Jesteśmy nadal w okolicach miejscowości Chwalin, skok o kolejny kilometr. Tutaj znajduje się jas. Jest spławny przy stanach wysokim i średnim, przy niskim należy przenieść łódź. Kilkaset metrów poniżej jazu znajduje się most o niezwykłej konstrukcji. Jest drewniany, niestety rozpada się i aktualnie nie nadaje się do użytku. Odrobina pięknych okoliczności przyrody. Obrzyca przepływa przez rejon, gdzie bardzo szybko zmienia się krajobraz. Tutaj po prawej mamy piękny zagajnik brzozowy, a po lewej szuwary. Rzeka jest bardzo dobrze uregulowana, bardzo rzadko wylewa, co zachęca ludzi do zbliżania się do niej. Tutaj możemy zerknąć na przykład rybaczówki tuż nad samym brzegiem rzeki. Po prawej mijam największy dopływ Obrzycy. Jest to Gniła Obra, która przez jezioro Wojnowskie połączona jest z dorzeczem Obry. Jestem w miejscowości Smolno Wielkie. Tutaj mamy most połączony z jazem. Przy wysokiej wodzie można spokojnie spływać, natomiast jeżeli jaz jest zamknięty, przenosimy prawą stroną. Smolno Wielkie jest otoczone zakolem rzeki. Kończy się ono przy moście kolejowym, nieczynnym, na linii Sulechów-Wolsztyn. Kolejny most, tym razem drewniany, na drodze pomiędzy Ostrzycami a Podlegórzem. Około kilometr dalej brzeg przechodzi w wysoką skarpę, na której widać zabudowania miejscowości Podlegórz. Nurt Obrzycy wyraźnie zwalnia. Jest to skutek jazu, który zamyka rzekę przed cofkami z Odry. Kolejny most, tym razem w miejscowości Podlegórz. Z atrakcji pozostaje nam jeszcze most w Radowicach. Jest to most drogowy.
Teraz przeskakujemy do miejscowości Głuchów. Tutaj atrakcje zaczynają się od nieczynnego mostu kolejowego. Następnie na lewym brzegu mijamy ujęcie wody pitnej i most drogowy. Za mostem drogowym znajduje się bardzo wysoki jas. Zaraz po przekroczeniu mostu drogowego należy stanąć przy prawym brzegu. Jest tam dobre miejsce do przeniesienia łodzi. Jas jest naprawdę ogromny, nie należy podejmować prób spłynięcia go. Chroni on całą kotlinę kargowską przed zalaniami cofką z Odry. Ostatnia atrakcja znajduje się po lewej stronie. Jest to wejście do małego rozlewiska, które naprawdę jest bardzo ciekawe i malownicze. Można się tu również kąpać. Przede mną ostatni, bardzo emocjonujący odcinek. Jak widzicie po lewej stronie, większość znaków, które stały na brzegu, w tej chwili stoją w wodzie, także Odra ma naprawdę wysoki stan wody i silny nurt, a z przeciwnego kierunku wieje dość silny wiatr. Pozostaje mi pokonać ostatnie 3 km, podziękować rzekom za łaskawość i udać się do domu. Wam również dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem na szlaku.